Ostatnio stało się coś, czego nie można przeoczyć. Kompania Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, w skrócie RDK, to grupa rosyjskich bojowników sprzymierzonych z Ukrainą, przeszła z Ukrainy na terytorium rosyjskiego obwodu białoruskiego. Wyposażeni byli w pojazdy, w tym i czołgi. Wywołali tym zdarzeniem spore zamieszanie. Porwali transporter opancerzony, wdali się w walkę, stracili kilka pojazdów i powrócili na ziemię ukraińską. Tutaj trzeba zrobić pewne rozróżnienie. Rosyjski Korpus Ochotniczy RDK nie jest tak zwanym Legionem Wolności Rosji. Ta pierwsza organizacja to prawdziwa jednostka złożona z obywateli Rosji, którzy mieszkają na Ukrainie i latają w jej barwach, na polu bitwy, od dłuższego czasu, na długo przed inwazją w 2022 roku. Jej aktywny trzon walczył za Ukrainę w Donbasie w latach 2014-2015. A wielu członków służyło w siłach ochotniczych, takich jak ukraiński nacjonalistyczny prawy sektor. Nie jest jasne, w jakim stopniu RDK jest powiązane z siłami zbrojnymi Ukrainy, ponieważ nie ma żadnego formalnego statusu. Lecz na pewno są kontrolowani i zaopatrywani przez armię ukraińską. Osoby publiczne RDK to w dużej mierze grupa rosyjskich nacjonalistów, w tym dość radykalnych, a nawet wśród nich są i faszyści. Niemniej jednak oni istnieją. Tymczasem Legion Wolności Rosji, składający się rzekomo z rosyjskich obywateli i żołnierzy, którzy uciekli na Ukrainę po wybuchu wojny, to fantazja byłego rosyjskiego posła do dumy państwowej Iwi Pomana-Marniowa. Z jakiegoś powodu ta fantazja jest szeroko wspierana przez ukraiński wywiad i osoby publiczne. Kiedy mówimy RDK, mamy oczywiście na myśli armię ukraińską. To, co jest wspierane przez służby ukraińskie, to jest typowe działanie dla służb, Zresztą to samo robił Putin w Donbasie 8-9 lat temu, czyli jacyś ludzie przebrani nie wiadomo za kogo, skąd się wzięli, a wyposażenie, umundurowanie można kupić w każdym sklepie z demobilami wojskowymi. W każdym razie to ta zabawna gromadka wkroczyła do obwodu Białgorockiego. W jedną z poniedziałkowych nocy dron uderzył w budynek FSB w mieście Białgorod. Dlaczego podkreślam, że tego rażącego incydentu nie można jeszcze zignorować? Bo tak działa ta wojna. Pierwsze naloty na rosyjską Ziemię. Były wiadomościami z pierwszych stron gazet, które były szeroko dyskutowane. Jednak po około roku ostrzały przygranicznych terytoriów rosyjskich, w wyniku których giną cywile i poborowi, stały się czymś przyziemnym, normalnym. To po prostu kolejny artykuł w wiadomościach. Początkowo wszyscy zastanawiali się, jak ukraińskie drony zdołały przedostać się tak głęboko w głąb Rosji, atakując lotniska wojskowe, a potem przedmieścia Moskwy. Aż potem nagle dron zaatakował Kreml. I jak długo to było w wiadomościach? Zaledwie kilka dni, może trochę dłużej. To samo dotyczyło rosyjskich okrucieństw na Ukrainie, zniszczenia infrastruktury cywilnej, spadające rosyjskie bomby na ukraińskie miasta. W tej wojnie najbardziej szalone i niewyobrażalne paskudztwa stają się rutyną w błyskawicznym, zastraszającym tempie. Pierwszy najazd, który miał miejsce w obwodzie bryjańskim, i był znacznie mniejszy niż ostatni, wywołał powszechną panikę. W tamtych czasach kanały informacyjne pełne były doniesień o wycofaniu wojsk i spotkaniach Rady Bezpieczeństwa. Był intensywny szum medialny. Dziś jednak rosyjscy urzędnicy starają się udawać, że nic się nie stało. Możemy wyciągnąć z tego dwa wnioski. Po pierwsze, takich najazdów będzie więcej i będą one coraz częstsze. Po drugie, podobnie jak wszystkie inne rzeczy w tej wojnie, wkrótce przestaną być tylko wiadomościami. Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, co Ukraina chciała osiągnąć tym rajdem? Taka misja może mieć dwa cele, i nie są one do końca sprzeczne, a raczej się uzupełniają. Pierwszym z nich jest wpływ psychologiczny: ma pokazać rosyjskiemu rządowi, armii, społeczeństwu i komukolwiek innemu, na ile naprawdę wart jest ich reżim. Reżim, który zaledwie rok wcześniej wyniośle zażądał, by NATO cofnęło się do swoich granic sprzed 1997 roku. Poprzedni rajd w obwodzie bryjańskim można uznać za swego rodzaju przypadek. Po prostu tak. Kilkadziesiąt osób przemknęło się przez krzaki, zrobiło sobie selfie i wyszło. To mogło zdarzyć się każdemu. To jest normalna sprawa. Kilkadziesiąt osób sobie przechodzi przez granicę państwa. Tak można zrobić wszędzie, w każdym zakątku świata. Prawda? Natomiast teraz cała kompania... Z wozami opancerzonymi przekroczyła granicę, zdemolowała przejście graniczne, ukradli zupełnie nowy transporter opancerzony i cieszyli się tym, że mogą sobie pojeździć po okolicy. Po raz kolejny stało się jasne, że po pierwsze, Rosja nie kontroluje własnych granic i tylko Bóg jeden wie, gdzie są te dziesiątki tysięcy patroli granicznych FSB. Po drugie, stało się jasne, że po 15 miesiącach wojny po wszystkich ostrzałach granicznych wiosek i po poprzednim rajdzie w sąsiednim regionie nikt nie wyciągnął nawet najbardziej podstawowych wniosków. Nie przeprowadzono ewakuacji okolicznych mieszkańców. Po trzecie, dość nieoczekiwanie, okazało się, że zapory przeciwczołgowe i wszystkie inne zabezpieczenia graniczne, które pochłonęły aż 10% budżetu biednego regionu, zostały wybudowane jedynie po to, by napchać kieszenie urzędników i tych, którzy to zbudowali. Fortyfikacje bezzałogowe nikogo przed niczym nie chronią w najlepszym razie są bezużyteczne. W najgorszym razie ruch ich użyje przeciwko tym, którzy je stawiali. Co więcej, te umocnienia są dość daleko od granicy i w żaden sposób nie przeszkadzają ukraińskim grupom dywersyjnym, mimo że są to rosyjskie grupy, tak? bo mówimy tutaj o rosyjskim korpusie ochotniczym, to w żaden sposób te umocnienia nie przeszkadzają tym grupom, w tym by swobodnie jeździć, przechadzać się po rosyjskim terytorium przygranicznym. Tymczasem Władimir Putin i przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, Walerii Zorkin, przyglądają się siedemnastowiecznej francuskiej mapie podczas spotkania na Kremlu i helpią się, że na tej mapie nie ma Ukrainy. A wtedy wróg jeździ sobie pojazdami opancerzonymi po terytorium Rosji. Dwaj starsi mężowie stanu z radością oddają się historycznym anegdotom. Rzeczywiście ma to pewien wpływ psychologiczny. Idziemy dalej. Omówiliśmy pierwszy cel rajdu, wpływ psychologiczny. Drugi cel jest praktyczny. Ma to na celu wykorzystanie rajdów na małą skalę z udziałem dziesiątek, może setek ludzi, aby popchnąć stronę rosyjską do wzmocnienia swoich własnych pozycji, sprawić, by Rosja zapełniła lukę personelem traktując swoje granice jako kolejną linię frontu i na poważnie potraktować rajdy jako groźbę inwazji na pełną skalę. W końcu, jeśli jedna kompania może siać spustoszenie wzdłuż granicy, to batalion może zająć małe miasteczko, a brygada może zająć cały region. W obecnym stanie rzeczy, przy kurczących się rezerwach istnieje tylko jedno miejsce, gdzie wyposażenie i personel się znajduje, czyli linia frontu. Rosja musiałaby wycofać swoje wojska z Ukrainy i sprowadzić je do siebie, do domu, aby ochronić obwód bryjański, białgorodzki i kurski. Gdyby Putin zdecydował się w ten sposób wzmocnić tyły, znacznie osłabiłoby to rosyjskie wojska na Ukrainie. Nie można załatać luk na rosyjskiej ziemi bez zabierania ich z Ukrainy, co ułatwiłoby Ukraińcom przeprowadzenie ofensywy. Oprócz ataku na Ukrainę i legitymizacji zbrodni wojennych, Putin podjął jeszcze jedną decyzję. Która pozwala Ukrainie robić co chce w granicach Rosji. Putin podważył samą koncepcję rosyjskich granic. Sformułowanie nienaruszalność granic Rosji może jeszcze nie być przedmiotem żartów, ale nasuwa pytanie: Przepraszam, ale o jakich granicach mowa? Dzięki Putinowi mamy cztery wersje granic. Wersja pierwsza międzynarodowo uznane granice z 2013 roku. Wersja druga Rosja plus Krym. Prawie nikt poza Rosją oficjalnie nie uznaje Krymu za rosyjski, ale niektóre głowy państw robią to de facto. Wersja trzecia: Rosja plus Krym plus te części obwodów Donieckiego, Ługańskiego, Hersońskiego i Zaporowskiego, które kontroluje rosyjska armia. Tylko Putin uznaje tę wersję. Wersja czwarta: Rosja plus Krym plus te cztery obwody Ukrainy w całości. Nawet Putin nie wierzy w tę wersję. Ale jest to ta wersja, którą wpisał do znowelizowanej konstytucji. Być może Putin miał nadzieję, że kogoś tym przestraszy, sprawiając wrażenie, jakby był gotowy do walki o obwód hersoński. Lecz wydarzenia, które miały miejsce w obwodzie białgorodzkim, pokazują coś odwrotnego. Armia rosyjska jest tak samo gotowa do obrony Białgorodu, jak do obrony Hersonia, czyli wcale. A ponieważ siły ukraińskie, mogą swobodnie przemieszczać się przez obwody hersoński i zaporoski, to dlaczego miały nie zrobić by tego samego w obwodzie białgorodzkim i briańskim? 24 lutego 2022 roku, podczas pierwszego dnia inwazji, dziennikarze... с газеты «Настоящее время» проводили анкету в счет мешканцев Ростова-на-Дону. Это большое место на полудню России. Отримали много интересующих ответов, но хотелось бы выразить только одну. Пожалуйста, как вы относитесь к войне с Украиной? Очень плохо. С российской стороны очень плохо, что они развязали войну. Очень. Что Россия развязала войну. Очень плохо. Очень. Это очень печально будет для нас. Мы приграничная зона. Тем более. Это Очень. Nieprawilne, za strony nasze o prawicę stołu Jesteśmy w strefie przygranicznej, to się skończy dla nas tragicznie. Osoba, która to powiedziała, nie była znanym ekspertem politycznym ani doświadczonym politykiem. Wojna nie przypomina polowania ani treningu strzeleckiego. Działania wojenne to proces dwustronny, w którym obie strony mają licencję na strzelanie. I pociski nie zawsze latają tylko i wyłącznie w jedną stronę. Od zeszłego roku wszelkiego rodzaju pociski codziennie docierają do przygranicznych obwodów Rosji. Wielu ludzi zastanawia się: Kto może być lepszym prezydentem Rosji niż Władimir Putin? Na przykład ta starsza pani z Rostowa nad Donem. Może nie jest geostrategiem, ale ma coś, czego brakuje obecnemu prezydentowi. Wie, czym jest przyczynowość. Rozumie, że czyny mają konsekwencje. Putin i jego propagandyści często mówią, jeszcze właściwie nie zaczęliśmy walczyć, tylko się bawimy i jesteśmy mili, ale tylko czekać, aściu, parciu Ukraińcy i NATO nas sprowokują. A jeśli przekroczą czerwone linie, zmobilizujemy naszą prawdziwą armię i zdmuchniemy te zachodnie wydmuszki naszymi niepowstrzymanymi pociskami, a świat będzie żałował, że nie posłuchali naszego upomnienia. Do pewnego momentu wszyscy zwracali uwagę na te brednie, a nawet w nie wierzyli. Pamiętacie, jak wszyscy bali się sprowokować Putina i chodzili na palcach przy nim, żeby nie wywołać eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy. Pamiętacie, jak eksperci nie mogli uwierzyć, że to naprawdę ta legendarna armia rosyjska, która jeśli nie była drugą najlepszą armią na świecie, to z pewnością znajdowała się w pierwszej piątce? Na papierze. W rzeczywistości Rosja walczy wszystkim, na co ją stać. Opóźniono wszystkie rezerwy. I wyczerpano wszystkie możliwości. To tak naprawdę Ukraina nie idzie na całość, a walczy tylko o to, co jest jej należne. Linia frontu nie przekroczyła jeszcze całej granicy rosyjsko-ukraińskiej, a armia ukraińska nie posuwa się zbyt ochoczo naprzód. Ukraińskie pociski dalekiego zasięgu nie przedarły się jeszcze przez magazyny, stanowiska dowodzenia i budynki rządowe w Rosji. Dla Rosji nie jest to jeszcze wojna na pełną skalę. Wszystko to dzięki dobrej woli Ukrainy i jej zachodnich sojuszników. Rosja nie będzie miała wtedy czym odpowiedzieć, jeśli to nastawienie by się zmieniło bądź zmieni. Rosjanie nie są zainteresowani wojną, bo nikt ich nie zaatakował. Wszystkie te opowieści o tym, jak ataki na rosyjską ziemię pozwolą rządowi ogłosić pełną mobilizację, są po prostu o kant 4 liter potłuc. Ewentualnie to ciekawy materiał dla pewnego piwnicznego czekisty, chociaż i on sam nie wierzy w to. Przeciętnego widza telewizyjnego nie obchodzi Białorod, tak jak i nie obchodzi Hersoń. Nie ma sposobu, aby uczynić z tego konfliktu wojnę oczyźnianą, która miała miejsce w wieku XIX i w minionym XX. Rosja zaangażowała już wszystkich, którzy byli gotowi do walki. Poza tym ludzie są przyzwyczajeni do tego, że nie mają nic do powiedzenia na temat tego, kto jest gubernatorem obwodu białgorodzkiego, więc dlaczego mieliby protestować, gdyby nad Białgorodem pojawiła się inna flaga niż powieła obecnie? Skoro ludzi nie pytano, czy chcą tej wojny i nie głosowali na polityków, którzy ją rozpoczęli, dlaczego mieliby się martwić niepowodzeniem projektu, który od początku nie był ich pomysłem? Dzięki Putinowi naruszenie granic państwowych i zajęcie rosyjskiej ziemi nie zależy już od działań Rosji. Rosyjską Strażą Graniczną są teraz Joe Biden, Emmanuel Macron i Olaf Scholz. To oni chronią integralności terytorialnej Rosji i nakładają ograniczenia na Ukrainę. Nigdy wcześniej podstawowe bezpieczeństwo Rosji nie zależało od sił, nad którymi nie jest ona nawet bliska kontroli. Nigdy samo jej istnienie nie zależało od czyjejś dobrej woli. To się nigdy wcześniej nie wydarzyło, dopóki jeden nieudolny głupiec odnoszący sukcesy geopolityczne, nie zdecydował, że może podzielić Europę. Do usłyszenia.